Daveson! Słucham! Mam dla ciebie challenge! Jaki? Musisz sprawić, że nie uda mi się przejść Minecrafta. Będzie banalne. Siemano do wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szybson i jest ze mną dzisiaj Daveson. I dzisiaj, prawda, piękny odcinek, na który wpadłem pomysł dosłownie 5 minut temu. Film polega na tym, że po prostu... Koronawirus, wiecie o co chodzi. Film polega na tym, że ja staram się przejść Minecrafta, oczywiście na wersji 1.16.4, ale w tym samym czasie Dave stara się mi popsuć te plany, będzie mi przeszkadzał w przejściu Minecrafta, ale on co 30 sekund, oczywiście, które będzie odliczał tutaj na telefonie, co 30 sekund może mi zadać jakieś wyzwanie, typu, nie wiem, biegnij przed siebie 10 kratek do przodu i muszę, i muszę wpaść tam, gdzie muszę iść po prostu 10 kratek przed siebie. Jeżeli będzie tam lawa, to trudno. Albo na przykład, nie wiem, wyrzuć z ekwipunku kilof i tak dalej. Jakie jest utrudnienie dla Dave'a? No bo to by było zbyt łatwe, gdyby on wszystko widział. To jest właśnie po to mu ta maseczka. On zasłania sobie oczy, przez co nie widzi, co ja mam, nie widzi, co ja mam po prostu w ekwipunku. Patrzy tylko sobie tutaj na telefon pod maską i co 30 sekund zadaje mi takie wyzwanie. Ale żeby nie było tak łatwo, ma oczywiście koła ratunkowe, czyli co masz, to jest pierwsza kartka, drugie to jest wizja. I trzecie to jest utrudnienie, czyli dodatkowe utrudnienie, co jakby co 30 sekund może dać, ale jak weźmie sobie utrudnienie, to może dać jeszcze jeden, czyli jeżeli będzie wiedział, że może coś mi dać w tym momencie, czego mogę już nie mieć za 30 sekund, no to... Tak to będzie finalnie wyglądać. No, to taka sytuacja. Co masz, w jakim punkcie, to ja mu muszę powiedzieć, co mam takiego najcenniejszego, a wizja to na 30 sekund może ściągnąć maskę i po prostu widzieć wszystko, co mam. Więc tu są twoje kartki, a tu masz telefon, ja ci już go odblokowuję i tu masz, prawda, stoper, więc tego pilnuj. Ja tworzę świat, który nazwę po prostu Ale Jazda. Oczywiście bez żadnych tych. I startuję, i uwaga, na 3-4 ty klikasz sobie start. Dobra. I lecimy z koksem. Ty widzisz ten telefon? Tak. Okej, dobra. Czekaj, ładuje mi się świat, więc jeszcze nie. W tym czasie możecie koniecznie zostawić łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej takich odcinków. I wbijacie koniecznie do Dave'a i do mnie na plusa i w ogóle wszędzie nasze Instagramy. Pozdro. Dobra. 3, 2, 1, start. Pozdro, lecimy. I teraz ja za 30 sekund mogę ci dać wyzwanie. Za 30 sekund, tak. Jak będzie 30 sekund na liczniku, to możesz dać wyzwanie. Dajesz mi wyzwanie, zerujesz licznik i wtedy dajesz, dobra, prawda, nowe wyzwanie. Jak się wyzwanie. Z tym czujesz, że przegrasz dzisiaj? Jak to dobrze się czujesz? Ja, wiesz co, wydaje mi się, że nie przejdę Minecrafta, bo nie jestem speedrunnerem. Ale mam nadzieję, że chociaż do netheru wejdę. Byłoby super. Nie ma szans, nie pozwolę ci na to, stary. Tak? Dobra. Ja na szczęście mogę patrzeć też, co ty tutaj, prawda, kminisz. Oczywiście, jeżeli powiesz, że mam coś wrócić z ekwipunku, to tego już nie mogę zabrać z powrotem, nie? Dobra, jest 30. Moje pierwsze, wróć do punktu, gdzie zacząłeś. Okej, dobra, tylko ja za bardzo nie pamiętam, gdzie to było. W sensie, mniej więcej, wracam, tak. to było gdzieś tutaj. Tak mi się wydaje. Okej, wykonałem pierwsze zadanie, dawaj następny, leć. To ciekawe zadanie, chociaż nie zdążyłem zbyt daleko dobiec, bo po prostu do drzewa dobiegłem, zebrałem sobie, co miałem zebrać i jazda z tematem, dobra. Ja na szczęście, ja muszę kontrolować, o kurde, co ja w tym momencie odwaliłem, chciałem zrobić kilo w ogóle na odwrót, że najpierw, wiesz, dawałem patyki tam, gdzie powinienem dać deski. Jesteś słaby po prostu. O kurde, ale ci powiedziałem, co ja mam. Tak, ale ja dalej nie wiem, bo... Kurde, ciężko jest tak wyczuć, jaki ty masz etap, ale już jest, kurde, jeszcze 5 sekund. Dobra, łatwo. Wyrzuć kilof. Okej. Nie mam go w ekwipunku. Bo przewidziałem to, że będziesz to chciał dać i wyrzuciłem go z ekwipunku, zanim było 30 sekund. Dawaj, następne zadanie. Dobra, jest dobrze, słuchajcie. To jest moja przewaga nad tobą, że w momencie, kiedy będzie się zbliżało wyzwanie, jestem w stanie mniej więcej oszacować, co ty będziesz chciał mi zrobić. I to wyrzucić z ekwipunku, zanim będziesz mi to kazał, bo ja muszę wyrzucić to, co mam w ekwipunku. Jeżeli tego nie mam w tym momencie, no to wiadomo, jestem wolny wtedy, mogę to zebrać po chwili. Nie wiem, co ty tam teraz masz. Dobra, jeszcze chwila. Weź całe drewno z okolicy, które leży na ziemi w powietrzu i je wyrzuć jak najdalej możesz. Dobra, ale to jest wyzwanie, które nie polega na tym, że jak ja to wyrzucę, to tracę to. No tak. Bo to jest, dobra, czyli drewno, które jest w okolicy, okej, tu i wyrzuć najdalej jak potrafię. Tak, najdalej potrafię. No ale teraz mogę go zebrać, bo to nie chodziło o to, żeby pozbądź się tego. Tylko wyzwaniem było, że mam go rzucić jak najdalej.
To było słabe. To było bardzo słabe. Ale nie, coś nie mogę zadać, no nie wiem, to jest ciężko. No wiesz co, no nie wiem, teraz to powinieneś dawać chyba jakieś rzeczy typu iść przed siebie przez 10 metrów, nie? I już tam, a już tam będzie lawa jakaś czy coś. Nie, no pod kopalnią jeszcze nie jesteś, na pewno. Dobra, no tak, ale gdzieś tutaj wiesz, na powierzchni też może coś takiego być. O, dobra, ja mam dobra. Ta? O, super. Dobra. O, to jest mega dobra. Dobra. Okej. Dobra. Co? Idź do najbliższej wody i wytrzymaj tam 15 sekund pod wodą. 15 sekund pod wodą, kurde, tak. dobra, idę do wody. Idę do wody oczywiście, czekaj, jeszcze zadanie nie zostało wykonane. Ale mam wodę, uwaga, 3, 2, 1, pum, jestem pod wodą, raz. Nie, ja tutaj, mi tutaj leci, spokojnie. A, okej, dobra. To czekamy, 30 sekund pod wodą. Ja w tym czasie, to jest idealny moment na to, żeby coś sobie skraftować. To jest... Ale nie... pod wodą musisz być cały zanurzony. Jestem cały czas pod wodą. Dobra. Dobra, jest 15. Jedno serduszko mi zabrało tylko. Okej. Okay. Co? No. Ja walę. Bo 15 sekund zajmuje zejście tych bąbelków. Nie. Dobra, przede wszystkim żarcie sobie trzeba ogarnąć. 10. Kurde. Ale przypał. Dobra. Jakieś żarcie jest mi tu mega potrzebne do tej walki. Dobra, okej. Okay. O nie, mam tu chopów, kurde, z łucznikami. Najgorzej, nie mogę się teraz zatrzymać. 15 sekund, dobra, 15 sekund jest. Co oznacza, że na spokojnie mogę biec przed siebie jeszcze. No nie powiedziałem. 21. Powiedz mi, jest noc? Nie, jest dzień jeszcze. Mhm. To kto się atakował? No ci łucznicy tacy, kurczę, no nie wiem, no powiedz, no zadanie, dawaj. Stań w miejscu przez 30 sekund. Nie, zginę! Stań w miejscu przez 30 sekund, start. Dobra, zginąłem. Tak? No zginę, no bo już jestem pół... Dobra, zginąłem, no. Dobra, to ci się udało. No ale wiem, gdzie byłem, więc zajdę sobie tam po itemie, bo zdążyłem je wyrzucić. Dobra, proszę bardzo. Dobra, o, tu jest kopalnia, dobra. To dobra, ja zaczynam coraz bardziej wątpić w mój pobyt w tym tak zwanym, jak to się nazywa, Netherze. No ale liczę na to. Tu mam w ogóle tą wieżę właśnie z tymi chopami, co mają te łuki, te sztandary takie, wiesz, którzy, nie? Tak. To tam jest skrzynka, mogę tam mieć akurat coś, co pomoże mi jakoś mega, więc... Więc zaraz tam lecę od razu do nich, zobaczyć co tam mnie czeka. Dobra, tu bierzemy to do tego i lecę od razu tam. Jak tu wygląda sytuacja? Dobra, wyzwanie proszę, no. Twoje wyzwanie to... Idź przed ciebie przez 15 kratek. Dobra. W sensie za bardzo tego nie jestem w stanie policzyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14, 15. To było tak mniej więcej 15, powiem ci, bo ja tego za bardzo nie byłem w stanie policzyć, bo bardzo szybko to przebiegłem, ale tak mniej więcej to policzyłem. Dobra. Okay. Już, ale wykonałem zadanie, więc możesz iść dalej, prawda? Tak, leci już dalej. Dobra, ale to policzyłem jakoś mniej więcej. Dobra, lecimy teraz tak. Wrócę się tam z powrotem, bo tam miałem taki fajny. Tu skok. O! Idealnie, dobra. No, najgorzej, że stoimy z żarciem nie najlepiej. 23 tak sekundy. Jest. No już patrzysz tutaj, kurde, tak? Patrzę, bo. Dobra. Musisz wyrzucić swoje całe. Wziąć całe jedzenie z okolicy, wyrzucić je gdzieś i już go nie możesz podnieść do końca gry. Zginę zaraz. Nie! Kurde, zginąłem! Dobra. Zginąłeś znowu? No bo ci łucznicy mnie tam walą, znaczy łucznicy, kusznicy. No co masakra, bo mnie gonią z tej ciągle. No dobra, no straciłem całe żarcie. Co teraz w momencie, kiedy zginąłem? No nie możesz podnieść tego jedzenia, co miałeś. Okej. No to muszę i tak wszystkie itemy tam podnieść i wyrzucić tylko żarcie. Tak. Ale to podniosę i ja ucieknę od nich trochę, bo zginę tu znowu, jak będę koło nich stał. Dobrze, spokojnie. Oni sami w siebie strzelają i kurde, nadal się lubią. Nie wiem, jak to się dzieje. Dobra, odbiegam od nich. Tylko czekaj, bo jeszcze nie wykonałem zadania, więc ty nie licz jeszcze. To się nie liczy to liczenie, wiesz, bo ja jeszcze nie wykonałem zadania. Kurde! Bo musiałem od nich odejść, bo tak to byś mi zadał kolejne zadanie, nie wykonując tamtego. Dobra, wyrzucam całe żarcie. Tu i to. Dobra, wyrzuciłem, możesz teraz liczyć na nowo. Start. Leci 30 sekund. Dobra. Dobra. Tylko, o, i zróbmy jeszcze jedną zasadę, że nie mogą się pod rząd powtarzać te same zadania, dobra? Dobra. Żeby nie było, że tak dużo tracę. Jakieś? Nie, chyba. Nie, ale jakby wiesz, żeby nie było tak, że ja wiesz, że ty mi dasz po dwa razy pod rząd stracenie żarcia, bo wtedy tracę wszystko, okay, wiesz, okay. Nic nie mam z tego. Dobra, uwaga. No. Mamy.
Zbuduj się wszystkimi blokami, jakie masz w ekwipunku na górę. Wiesz, że postać się wszystkimi blokami, jakie masz w ekwipunku i z tego skok. Problem mam, wiesz, bo muszę odlecieć troszkę od tych tutaj hopów, co mnie napastują. Bo oni dalej mnie gonią. Dobra. Czekaj, dobra, wszystkimi blokami, które mam w ekwipunku. I co mam na górę i co zrobić? I skoczyć. Okej, okay, dobra. Dobra, wiem, mam. Jak ci idzie? Kopię się do góry, kopię się do góry. Kurde, oni mnie zrzucą, bo we mnie strzelają. Dobra, crafting się liczy? Tak. Kurde, no. Czekaj, tylko sobie zjem jeszcze na górze, jak jestem, bo jak ja zeskoczę, to muszę od razu uciekać, bo tam stoją. Dobra, zeskakuję. Oczywiście przeżyłem, bo koło wody to zrobiłem. Boże, no nie, jaki ramu. Ale najgorzej, bo tracę, kurczę, tracę to wszystko, co miałem. Dobra, no trudno, idę zbierać na nowo. Aha, nie jest kolorowo. Nic, not colorful. Za 10 colorful. Sekund kolejne zadanko. Nie wiem, czy będzie się zbliża. Dobra. No ale nie wiem, co ty mi tam dasz, ale na pewno nie dojdę do netheru, nie ma szans. Okej, okay, uwaga, uwaga. Przez następne 30 sekund nie możesz używać kilofa. Okej, okay, nie ma problemu, nie mam jeszcze w kopalni, aktualnie kopię drewno, więc spoko. Musiałem odrobić to, co straciłem. Kurde. No, ale nie, więc spoko, spoko. It's not colorful. Jeszcze masz 20 sekund, kiedy nie możesz używać kilofa. Dobra, dobra. O! Już tylko 10, kurde no. No i co? Teraz pewnie stoisz i się patrzysz na kolor. Nie, końcu zebrałem sobie mnóstwo drewna, żeby mieć. No, tak. Już nie powinienem ci mówić, co ja zrobiłem, bo to teraz możesz wykorzystać, a to nie jest dobry pomysł. Dobra, minęło ci 30 sekund, możesz już używać kilofa. Super. Ja czekam kolejne 30, żeby dać ci wyzwanie. Tak jest. A teraz, no zobaczysz, jakie to będzie wyzwanie. Dobra, dobra. Nie jest kolorowo, uwierz, nie jest kolorowo. Ja wiem, zdaję sobie z tego sprawę. No, zobaczymy. Jeszcze tylko 8 sekund, stary. 8 sekund i już 5. A więc moje wyzwanie to... Dobra. No. Teraz musisz iść przez siebie 20 kratek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedyna... Kurczę. Zombiak. 2 na 3 na 4 na 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dobra, wykonałem. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, tutaj mam żelazo, ale jest już szkielet też. Kurde, najgorzej. Dobra, szybki węgiel. No kurde, ja nie powinienem tego mówić, bo ty to słyszysz wszystko. No słyszę, ja już wiem, jak ja to wykorzystam. No spokojnie. O kurde, ginę. O kurde, pająk. Dobra, chodź. O kurde, ile zombie! Dobra, zginąłem. 3. Nieważne. Zginąłeś? No dawaj wyzwanie. Twoje wyzwanie to... Stój w miejscu przez 30 sekund. To jest ten moment, widzowie, w którym mogę zaprosić was bardzo serdecznie na mojego Instagrama. Link jest oczywiście w opisie, tam możecie sobie bić, tam, prawda, jest super. No i tyle. Taka reklama. Co? Giniesz? Nie, stój w miejscu. Noc jest przecież, nie? Jest noc, ale nie ma koło mnie potworów. Co? No, no że ja i tak zginąłem. Jakbym zginął po raz kolejny, to by mi smutno nie było. Kurde, już? Ale, czekaj, ale 24. Może... Uwaga, jeszcze masz... Nie, do mnie nic nie idzie, mam luz. Już. Tak, już, dobra. O, ja byłem na złym fowie miałem, więc dlatego mi tak źle szło. Mhm. Hopie, ty już ile minut już próbujesz przejść tego Minecrafta? Już tam ile jest? No dobra, ale widzisz, jakie mam utrudnienia tutaj, kurczę, i ciągle zdradzam ci to, co ja robię i to, co mam. Hopie, to jest proste. Proste. Nie wejdziesz nawet do netheru. Nie zdobędziesz nawet żelaza, chłopie. Gdzie jaki nether? Dobra. Uwaga. No. 3, 2, 1. No. Pójdź do najbliższego zombiaka i stań przy nim przy 15 sekund. Kurde, no ale tam jest mnóstwo innych potworów jeszcze. No to przy zombiaku musisz stanąć. Dobra. Stoisz? Czekaj, jeszcze nie, muszę tam zajść. Idę. A co jak mnie szkielet zabije wcześniej? Trudno. No to wyzwanie zaliczone. No dobra, no to zabij mnie szkielet. Serio? No tak, no bo te szkielety są nie do pokonania na tych wersjach. One tak dużo zadają i to są tak celne. Dobra, no niech ci chodzi.
masakra. Załóżmy, że zaliczy tam to wyzwanie. No, dobrze, że ja pamiętam chociaż gdzie. Kurde, tu są dwa szkielety, no przecież to jest nienormalne. Zostaw, no i ja już mam trzy serduszka, bo szkielety mnie zaczęły strzelać. Ale mam cheaty. No nie, to jest wyrolu. Nie, no dobra, nie wiem. Ale bez kitu, hop. Dobra, no w tym momencie nie, jest dobrze, jest dobrze. 3 sekundy, 3, 2, 1, stop. Wszystkie itemy, które masz na głównym pasku, musisz wyrzucić i nie możesz już ich wziąć ponownie. Dobra. Na szczęście mam z czego zrobić sobie na nowo. Wyrzucone? Tak, tak, tak. Dobra. Najgorzej, że tam żarcie miałem. Oh fuck. Wracam z powrotem do drewnianego. A nie mam drewniany kilo, dobra, szybko, szybko. Dobrze, że go nie wyrzuciłem. Dobra. Kurde, znowu od zera startuję, masakra. No i na ile działa wizja? Na 30 sekund. Używam wizji. Dobra. Co ty masz? Właśnie, dobra. Jak jesteś, akurat mam wyzwanko, nie wiem czy wiesz. Dobrze. No szczęście nie mogą się powtórzyć te, więc... Tak, tak, tak. Musisz zabić trzech szkieletów. Okej, okay, dobra, no to luz. Tylko nie wiem, czy tu znajdę tyle, no. No wiem, że tu były dwa gdzieś. Tam chyba na górze. Lecisz z tematem. Trzech musi być. No ale jak nie będę miał trzech? No do dwóch, no dobra, no to ułatwię ci zadanie, no do dwóch. Kurde. Jest! Jest! Dobra. Najgorzej! Dobra, wizja mi schodzi. Ale łatwo. Ale to perfekcyjnie wykorzystana wizja. Ale nie miałem trzech szkieletów tam, kurczę. No ten jeden zombiak to... Na trzy szkielety się nie da wygrać, jak nie ma się zbroi. To jest niemożliwe. No to prawda akurat, no ale widzisz... Główka pracuje. Dobra, na szczęście nie straciłem tych itemów. Dobra. Nadchodzi kolejne wyzwanie. Kurde, 30 sekund to jest zdecydowanie za mało. Uwaga, kolejne wyzwanie. Wyjdź na zewnątrz. Okej, dobra, no to luz. Przy okazji w tym czasie sobie ogarnę ekwipunek na zewnątrz. No to jest słabe. To jest mega złe wyzwanie, bo akurat potrzebuję iść do kopalni. Jak już się wkopię, tak żeby diaksy szukać, to już będzie spoko, bo tam już nie powinienem zginąć. Gotowe? Tak, wyszedłem. Dobra. Dobra, o, mam strzały, mam, dobra, to jest to. Dobra, i to jest jedyny moment, w którym ja mogę jeszcze sobie ogarnąć. Nie będę mówił co. Powiedz. Nie, bo ty to wykorzystasz jeszcze. Dlaczego tak sądzisz? No bo tak uważam. Oj, żołnierz. Kurde. 10 sekund. Dobra. No. 3, 2, 1. Okej. Dawno tego nie było. Wyrzuć całe jedzenie, jakie masz do wody i nie możesz go już podnieść. Właśnie podniosłem sobie żarcie jedyne, które było w okolicy. Yeah, boy. No dobra, dobra. Ale to znajdę sobie coś. Chociaż tu powinno być tak, że jak już zrobiłeś, kurde, jakieś wyzwanie dałeś mi, to już nie może się ono powtórzyć w ogóle. Dobra, to był ostatni raz. Zrobione? Tak, to dwa razy może być każdy w takim razie. Dobra. Zrobiłem, tak, tak. Okej. Okay. Za 25 sekund kolejne wyzwanie. No ja teraz nie mogę iść do kopalni, nie mogę iść bez żarcia. To jest najgorsze. Nie, no kto ci zabroni? No zginę tam od razu. O, ty gadasz. Idę w takim razie w podróż. Znaleźć wioskę. Znaleźć wioskę, no. Aha, to myślisz, że ty tak to rozwiążesz? Mhm. No to chcę ci powiedzieć, że nie, ponieważ już masz tutaj 2 sekundy, uwaga, cyk. Masz iść do tamtej kopalni, gdzie byłeś wcześniej. Dobrze, niech ci będzie. Masz sobie tę chwilę popykać. Ale jak, na jak długo to mam iść? Na 30 sekund też. Załóżmy, że to będzie odpowiedni czas dla ciebie, żeby się tam dobrze zaaklimatyzować. No dobra, to ryzyk fizyk, idę tam bez żarcia w takim razie. No musisz, no. No, ale w sensie, że już nie wracam. Okej, okay. Gotowy? Nie, bo jeszcze tam nie dobiegłem, spokojnie. To mów, jak będziesz w kopalni. Dobra. Jestem. Start. 30 sekund. No może co też tam robisz, nie? To chcesz. No żelazo sobie zbiorę, którego mówię, że nigdy nie zdobędę. Mhm. A masz tam żelazo? No. Okej.
Okej. To będzie bardzo, bardzo proste. Okej. Co, myślisz, że mnie ograłeś już? Tak, myślę, że już cię ograłem. Mówisz? Dobrze. Ponieważ nas ciąga kolejne wyzwanie, w którym zabraniam ci przetapiać się żelaza przez następne 2 minuty. A, dobra, to luz, to luz! Co, przepaliłeś? Nie. Nie przepaliłem, ale mam kilo kamienny i muszę i tak się skopać na dół i jeden tam, nieważne czy będę miał ten czy ten. Ale no, jakbyś znalazł diaksy, no to przez następne 2 minuty nie możesz nic. Dobra, 2 minuty to jest nic, to luz. Pewnie jesteś? Tak. No, to jest to, że teraz przez następne 2 minuty przynajmniej mam spokój, bo nie możesz nic z żelazem zrobić w takim razie. No tak. Skoro i tak go nie mogę przepalić, to nie możesz mi teraz powiedzieć, że mam go wywalić. No to jest prawda akurat. Ale to jak teraz wygląda? Przez 2 minuty ci nie mogę dać wyzwania? No bo za 2 minuty dopiero skończę wyzwanie, więc może dopiero wtedy odlicza się następne. To jest czas, który jest idealny dla mnie. Ja. Ale to zlamiłem w sumie, nie przemyślałem tego dobrze. No. To jest idealny czas, żeby się wkopać gdzieś na dół. Dobra, dobra. Ryzyk fizyk. Używam kartkę utrudnienia. No. Każę ci wyjść na powierzchnię. Co za luj. Dobra, dobra, no okej. Na powierzchni. Ale mogę wyjść i wrócić. Możesz. Dobrze. Tylko nie pamiętam drogi już. Ale dobra, bo idę po żarcie akurat, to super. Dobrze, że to powiedziałeś. Dobrze, dobrze. Ty, nie mogę znaleźć wyjścia. Idę do góry, ale nie mogę znaleźć wyjścia. Nie tak dobrze. Masz jeszcze chopie. Dobra, już wyszedłem. Dobra, masz jeszcze tutaj 30 sekund do nieprzepalenia żelaza. Dalej leci. Najgorzej. Ale mi się wydaje, że tak ugram ten odcinek. Ile jeszcze masz czasu w sensie? No i ja 3 śmierci też mogę mieć, nie? Więc gramy tak długo, dopóki 3 raz nie zginę. A ty już zginąłeś 10 razy. Nie, aha, ta? No, w życiu mi ginąłeś. Nie wiem, ile razy zginąłem. Miały być 3 śmierci, ale możliwe, że już były, no. Na pewno były. Dobra, to ostatnia śmierć mi została w takim razie. Okej. Dobra, jest kolejne wyzwanie. Tamte ci się uda oczywiście zaliczyć. Aha, dobra, to muszę i tak czekać sobie. No. A ile jeszcze mam czasu? 20 sekund. Więc masz 20 sekund dłużej. Dobra, to jest idealny czas na to, żeby se zjeść. Tak jest, że chcesz se zjeść jeszcze. Tak, no nie mam wiele żarcia, ale ważne, żeby choć go zapełnić, kurde, żołądek im. Dobrze. Nie wiem, czy wiesz, że nadchodzi kolejne wyzwanie. No. A to wyzwanie nie będzie dla ciebie kolorowe, chcę ci tylko powiedzieć. No, jak żadne. Ponieważ masz iść do miejsca, gdzie nie ma dookoła ciebie wody, podbudować się wszystkimi blokami, jakie masz i skoczyć. Dobra, no to ja już wolę zginąć od razu. A zginiesz na 100%? No, tego? Na 100% zginę. No to ja chcę to widzieć. To, ale to pozwól mi użyć komendy kill na przykład. Ja chcę to widzieć. Mogę użyć komendy kill? Ja chcę to widzieć. Czyli mogę użyć komendy kill? Możesz. Co jest? Czat wyłączony może? A, możliwe, że mam czat wyłączony. Wygrana! Aha! No nawet nie wszedłeś do Netheru. Ale byłem już przy portalu. Byłeś? No, tak. No patrz, no miałem tutaj to. Dlatego chciałem użyć komendy kill, bo myślałem na zasadzie, że tam wrócę. Bo gdybym podbudował wszystkie bloki do góry, to bym musiał je skopywać. Aha. I tak myślałem, że cię ograłem, a tu już miałem portal. Ja. Faktycznie. Tu było, trzeba tylko zdobyć ten. A ja chciałem sobie tutaj gdzieś ogarnąć lawę dookoła, poszukać albo wkopać się na dół. Tu. O, tu była lawa, widzisz? Ogarnąć sobie lawę i za pomocą wody i lawy zrobić sobie portal. No, bym miał, bym wygrał. Jeszcze tu w ogóle były 2 obsydiany. Więc wystarczyło, tu wystarczyło tamte, a nie wykopałbym go, bo nie miałem diamentowego kill-offa, ale to tak. Aha, no 2. I brakowałoby mi 1, 2. I bym mógł iść do Netheru. I te 2 bym pewnie zrobił z tej lawy, którą tutaj close. Mam. Ale będzie close. Bo jest jedna lawa, zszedłbym niżej. I tu pewnie gdzieś będzie jakaś kolejna w okolicy. No miałeś blisko, ale widzisz, no czasem jest blisko. Ale to jest odcinek do powtórzenia, w sensie można, kurczę, prawda, no gdzieś to bym znalazł pewnie. Tak. Potrzebowałem więcej czasu, w sensie zasady były troszkę niedopracowane, w sensie miałeś troszkę zbyt łatwo. No, to w sensie prawda. To powinno być tak, co minutę wyzwanie. No. To po pierwsze, po drugie powinieneś móc wykorzystać każde wyzwanie tylko raz. Czyli wyrzucenie żarcia może być tylko i wyłącznie raz.
i tak dalej, przez co tak naprawdę na początku by ci się nie opłacało mi przeszkadzać tak naprawdę i to na początku byłyby takie, wiesz, typu wróć gdzie byłeś, stój przez 30 sekund, no, tak, żebym tracił tak, czas i z nadzieją, że może mnie coś zabić, nie? Tak. A dopiero później wlecieć z jakimiś rzeczami typu, że ma coś wywalać. Więc jeżeli chcecie kolejny taki odcinek, prawda, nagrania, jak mi Dave przeszkadza, to zostawcie łapkę w górę i na pewno wleci. Tymczasem to jest wszystko, wbijajcie do nas na kanały, subskrybujcie, trzymajcie się, na razie, pa pa!